Panie premierze, ale jeszcze chwilę. Panie premierze, przepraszam bardzo. Proszę państwa, oprócz uczniów, których powitałam, są jeszcze uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza ze Strzyżowa oraz stypendyści gminy Boguchwała. Witamy. Proszę. Szanowni państwo, do tego głosu, który teraz padł, chcę wyjaśnić, aby tutaj fake newsy rzeczywiście nie pozostały bez komentarza. Otóż zwłaszcza o trzech jest mowa. Pan przewodniczący, czy pan prezes Bosak wspomniał jeszcze o samorządach, to teraz się do tego czwartego też odniosę. Pierwsza kwestia, która jest często podnoszona, to jakobyśmy mieli nałożyć dodatkowe opłaty za korzystanie z dróg ekspresowych. Druga o opłatach na samochody. Trzecia o wieku emerytalnym. I czwarta związana teraz z tym, co usłyszałem o wjazdach do centrów miast. Zacznę może od tej pierwszej. Jest to fake news, ponieważ nie ma żadnego zamiaru nałożenia jakichkolwiek opłat na samochody na drogach ekspresowych. Budujemy drogi ekspresowe za pieniądze i europejskie, i coraz więcej za pieniądze polskiego podatnika. I dlatego na ciężarówki, tak jak jest to dzisiaj, na ciężarówki będziemy również nakładali obowiązek uiszczania opłat na tych drogach ekspresowych, które znakomicie budujemy w ekspresowym tempie. Dziękuję panu ministrowi Adamczykowi, w ekspresowym tempie. I tak, chcemy, żeby tranzyt przede wszystkim nie rozjeżdżał naszych dróg, tylko płacił do polskiego budżetu. Czy to źle? Chyba to dobrze. To punkt pierwszy. Punkt drugi to opłaty od samochodów. To jest kolejny fake news. Nie mamy zamiaru nakładać żadnych opłat od samochodów. W 2024 lub 2025 roku chcemy zróżnicować koszty związane z samochodem, tak jak jest to i dzisiaj. Ten samochód, który ma wysoką pojemność skokową silnika, jest wyższa akcyza. Jeżeli jest samochód niskoemisyjny albo elektryczny, to mamy dopłaty. Wy myślicie, że można tylko nakładać podatki, tak jak robiła Platforma Obywatelska. Nie, można zwalniać z podatku i w ten sposób promować czyste powietrze i promować w sumie też innowacyjność, bo zależy nam na tym, żeby rzeczywiście rozwijał się ten cały sektor, rozwijał się ten przemysł. To jest nasz model rozwoju Polski. Punkt trzeci to wiek emerytalny, szczególnie forsowany przez opozycję. Otóż, szanowni państwo, na to mam jeden komentarz. Nie wstyd wam? Nie wstyd wam? Z tej mównicy Platforma Obywatelska i PSL podwyższały wiek emerytalny. Dla kobiet o 7 lat i dla mężczyzn o 2 lata. A dla rolników, dla kobiet o 12 lat. Niestety to zrobił PSL i to zrobiła Platforma Obywatelska. My obniżyliśmy wiek emerytalny i rząd Prawa i Sprawiedliwości jest jedynym gwarantem, że właśnie ten wiek, obniżony wiek emerytalny pozostanie tym wiekiem, do którego obniżyliśmy. Oczywiście mamy historycznie niskie bezrobocie. Nigdy nie było tak niskiego bezrobocia. Więc jeśli ktoś chce, to chociażby przez zerowy PIT dla emerytów zachęcamy do pracy dłużej tego, kto ma ochotę pracować. Bo my dajemy wybór. Jesteśmy partią, która daje wolność, partią wolności. I punkt czwarty, wjazd do centrów miast to są decyzje samorządów. I rząd polski na pewno nie będzie tutaj ingerował, nakazywał, zakazywał. Znowu wybór, to będzie decyzja samorządów. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, z wnioskiem formalnym. Był wniosek o przerwę. Proszę bardzo, pani poseł Hennig-Kloska, wniosek formalny, proszę. Pani marszałek, wnoszę o przerwę, by pan premier mógł ochłonąć i przestać kłamać. Niestety od nieudolnych, retorycznych popisów
Polakom nie będzie żyło się lepiej, a młodych ludzi siedzących na galerii mogę tylko przeprosić. Chce pan porozmawiać o dokonaniach rządu? 14% inflacji. Zrobione. Zielone światło dla mafii węglowej. Zrobione. Gigantyczny wzrost rat kredytów. Zrobione. Drastyczny wzrost cen żywności. Zrobione. Rekordowe zyski Orlenu. Zrobione. To są wasze prawdziwe dokonania. Chce pan porozmawiać o prawdzie i solidarności? Dziś będziemy głosować poprawki Senatu, które zbliżają nas do wypełnienia kamieni milowych, które pozwolą, by pieniądze europejskie przypłynęły do Polski. Każdy, kto będzie głosował przeciwko tym poprawkom, podnosi rękę na polskie portfele i na pieniądze, które się Polakom po prostu należą. Dziękuję. Proszę, pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, Koalicja Polska, proszę.